To wszystko zaczęło się 13 grudnia 1981 roku. Prawda, gdy rano okazało się, że to była godzina 7, 8, że jest wprowadzony stan wojenny i tak dalej. No i wówczas 13 grudnia 81 roku w niedzielę wieczorem z kolegami postanowiliśmy na najwyższym budynku w naszej wiosce zawiesić flagę biało-czerwoną, co nam się udało, no ale wszyscy wiedzieli, że to my, prawda? I to wówczas usłyszałem sobie, że tego typu działalność, jeżeli będzie represjonowana, no to trzeba robić to w taki sposób, żeby konsekwencje tego były jak najmniejsze. Następnie po tym incydencie, prawda, podejściu do niezgody na współczesny, ówczesny czas, no to było tworzenie takiej organizacji wśród kolegów, koleżanek w liceum, później w szkołach na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, studia, no i na studiach spotkanie z ludźmi z Solidarności tej związkowej, Solidarności walczącej, bo ona powstała w czerwcu 82 roku, ja wówczas jeszcze byłem w liceum, a rok później już byłem na studiach, no i tam poznałem tych prawdziwych twardzieli Solidarności Walczącej. Wszystkie zajęcia, które żeśmy robili, były bezpieczne, czyli przestrzegaliśmy BHP, w jaki sposób właśnie spotykać się, drukować ulotki, rozrzucać je. Natomiast no, moja droga do Solidarności Walczącej była chyba też naturalna, to znaczy organizacja młodzieżowa, bo byłem współtwórcą razem z innymi osobami takiej organizacji, którą nazwaliśmy Młodzieżowy Ruch Oporu, Solidarność, prawda, nawiązując do tego klimatu i wolności, Solidarności. A następnie, kiedy przez następne dwa lata, 83-84, współpracowałem już z dorosłą organizacją Solidarność Walcząca, to uznaliśmy, że trzeba wstąpić do tej organizacji. Nazwaliśmy się Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarność Walcząca, a następnie już zostałem wchłonięty przez te struktury Solidarności Walczącej, tej dorosłej, gdzie okazało się, że moje takie cechy charakteru, czyli solidność, punktualność, wygrywają, że trzeba się spotykać w miejscach o określonej porze i być tam, prawda, żeby spotkać inne osoby, przekazać im te nasze artefakty oporu, czyli produkcja różnego rodzaju ulotek, książek. To była taka, można powiedzieć, codzienność w tej działalności konspiracyjnej. No i od czasu do czasu rzeczy, na które wszyscy czekali, czy organizacja demonstracji, zrobienie jakiejś spektakularnej akcji. No i to też się udawało, od czasu do czasu się nie udawało, bo powiedzmy zrobiliśmy coś źle i wówczas ta nasza akcja mogła nie przynieść spodziewanego skutku. No i te rzeczy są jakby opisywane w różnych naszych już wspomnieniowych książkach, bo ja mam tą przewagę nad starszymi koleżankami i kolegami. Mówię starszymi, bo wówczas ja byłem uczniem, studentem, oni już byli, powiedzmy, prawie z mojej perspektywy dorosłymi ludźmi, czyli mieli 30 lat, prawda, czy 30 parę były osobami, które według mnie ponosiły jakby największy taki trud i ciężar tej działalności, bo mieli rodziny, kariery zawodowe, które trudno było pogodzić tą działalność konspiracyjną, niektórzy się ukrywali, prawda, i wówczas też ich życie, czy rodzinne, czy zawodowe, no musiało ponieść duży ciężar, czasami się to nie udawało i z takiej perspektywy, jak patrzę, to ja miałem szczęście, bo byłem w odpowiednim miejscu i czasie, czyli byłem młody student, prawda, nic nie miałem do stracenia, no nawet dzisiaj sobie żartując, gdy mnie się pyta o te czasy, no to jedną z najważniejszych rzeczy, nie miałem kredytu, prawda, czyli nic nie można mi zabrać, nie musiałem się